Następnie przećwiczmy sobie otworzenie transakcji z zleceniem oczekującym, czyli oczekujemy, aż cena spadnie w sugerowane wejście drugie, czyli mamy suggested idea entry 2. Jest to nic innego jak 2350. Więc przechodząc sobie teraz do MetaTrader 5, możemy tą transakcję tak naprawdę anulować, czyli możemy kliknąć sobie na tą transakcję, kliknąć przycisk close, i klikamy ten pomarańczowy przycisk Close by With Profit, czyli zarobiliśmy właśnie. 2 dolary i pojawiła nam się niebieska linia, pojawiła nam się, przepraszam, niebieska szczałeczka, pojawiła nam się czerwona szczałeczka, więc mamy pokazane, jeżeli wejdziemy sobie na przykład na przedział cenowy, przedział czasowy jednominutowy, mamy pokazane, w którym momencie wchodziliśmy w transakcję, w którym momencie ją zamknęliśmy. Wracamy na przedział czasowy jednogodzinowy, czyli tak, jak mamy podane w analizie. I żeby teraz wejść ze zlecenia oczekującego. To jest naprawdę bardzo, ale bardzo proste. Klikamy sobie po prawej stronie, na samej górze, niebiesko-czerwony zegarek. Pojawia nam się linia niebieska. Ustawiamy ją na moment wejścia. Moment wejścia to jest sugerowane wejście drugie, czyli 2350. Więc ustawiamy sobie to na 2350. 50, super, mamy 2350. Następnie to, co potrzebujemy ustawić, to invalidation level, czyli 2300. Klikamy w SL, pojawia nam się linia SL i ustawiamy tam, gdzie jest 2300. Ok, mamy 2300. Następnie klikamy w przycisk TP, okay? czyli czerwony, czyli przepraszam, zielony, yy, zielone kółeczko TP. I ustawiamy, znowu ustawmy sobie take profit 2, czyli to jest nic innego jak 2520. 2520. I teraz w tym momencie, jeżeli bym kliknął niebieską strzałeczkę nad przyciskiem buy, to jak najbardziej to zlecenie zostanie zaakceptowane. Z tym że przy stop-lossie, czyli jeżeli trade pójdzie w nie naszym kierunku, stracimy 71 dolarów, a jeżeli trade pójdzie w naszym kierunku zarobimy 240. My chcemy operować na 1% konta. Więc jeżeli masz konto na 10 000 dolarów, to Twój stop loss powinien wynosić 100. Ok? Czyli teraz możemy stracić 100 dolarów, ale możemy zarobić 345. Jeżeli Twoje konto demonstracyjne jest na 1000 dolarów, to Twoja strata maksymalnie może wynosić 10. Więc otwieramy sobie transakcję przy stracie 10 dolarów i teraz możemy zarobić 34 dolary. Więc otwórzmy sobie tą transakcję tak jak tutaj sugerujemy na koncie 10 tysięcy, czyli na stop lossa mamy stratę 99, przy tej proficie mamy zysk 340. Jedyne co musimy zrobić, to przycisnąć ten niebieską szczałeczkę w prawo nad przyciskiem Buy i klikamy Place. I teraz, tak jak widzisz, te wszystkie trzy linie są ustawione. Mamy buy limit, mamy SL oraz mamy TP. Jeżeli sobie klikniemy na obojętnie, którą z tych linii, pojawiają nam się wartości. Czyli ile stracimy na stop lossa, czyli w tym miejscu stracimy 100 dolarów. Ile zyskamy przy take proficie, czyli w tym miejscu zyskamy 340 dolarów. I po jakiej cenie nam otworzy transakcję, czyli po cenie 2350. Więc wszystkie trzy linie są ustawione. Nic z tym teraz nie robimy, tylko po prostu czekamy.